Dzień dobry. Przed mikrofonem Leszek Ślazyk w kolejnym odcinku serii 7 Grzechów Głównych Importera. Partnerem tej serii jest firma Fullbacks. Dzisiaj przedstawię ósmy z siedmiu grzechów, a jest nim naiwność. Naiwność nie zawarła się w kanonie przewin poważnych, a nie objętych dekalogiem. Być może dawniej, kiedy ten kanon powstawał, ludzie nie byli tak naiwni jak dzisiaj. Nie wiem. Jestem natomiast pewny swego. Naiwność to jeden z najpowszechniejszych wśród importerów, i nie tylko importerów, grzech ciężki, który sprowadza na nich i na ich otoczenie problemy o dużym kalibrze i wielkim ciężarze czasem wręcz śmiertelnym. Według słownika języka polskiego, PwN, naiwność to zbytnia prostota, szczerość, łatwowierność albo coś naiwnego na przykład poglądy, sądy. Wiele lat temu piękny tekst o naiwności napisał nieodżałowany Jan Kaczmarek. Oto fragment tego tekstu. Oj, naiwny, 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 jak dziecko we mgle, jak goliat na pchle, mul w otchłani wód, który liczy wciąż na cud. Oj, naiwny, 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 dziecko w kwiecie sił, choć w intencjach, to w zasadzie pozytywne. Jestem czuły jak waga na najmniejszy bałagan, na przejawy niechlujstwa przeróżne, weźmy lubię podróże, no i nieraz się wkurzę, odczekując gechenny opóźnień. Wtedy złość, ma szlachetna, eksploduje jak etna, że się nieraz w wyzwiskach poplączę. Do dyrekcji list pisze wściekły jak bazliszek, mrucząc: ja was tu kurczę, wykończę. Oj, naiwny, 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 naiwny jak ćma, co w ogień się pcha. Jaki sens to ma, gdy nie warta świeczki gra? Oj, naiwny, naiwny, naiwny. Dziecko w kwiecie lat, choć w intencjach, to w zasadzie pozytywny. Naiwność, jak wynika również z tego tekstu, to wiara, takie samo przekonanie, co do własnych zdolności wpływania na rzeczywistość, posiadania takich mocy, dzięki którym to, co sobie umyślimy, spełni się dokładnie, Wedle naszego zamysłu. Pamiętam siebie samego sprzed ponad 15 lat. Zima to była sroga, zarówno w Polsce, jak i w Chinach. Śniegu nas nasypało nagle po pas, mróz zaczął dotkliwie kąsać. Tymczasem w zaprzyjaźnionej fabryce w Chinach, w prowincji Jiangsu, kończono produkcję zamówienia dla naszego nowego klienta nowego, wymagającego, a pozwalającego potencjalnie dotrzeć do wielu innych klientów, na których nam bardzo zależało. Mieliśmy wtedy zaledwie kilku, prawdzie dużych klientów, ale mieliśmy też świadomość, że światowy kryzys finansowy, który właśnie co eksplodował, dotrze również do nas i może uderzyć z opóźnieniem. A wtedy, zgodnie z regułami przetrwania w biznesie, liczyć się będzie liczba klientów. Nie wszyscy upadną, a ci, którzy przetrwają, mogą składać skromniejsze zamówienia. Zatem, im więcej będzie tych klientów, tym większe szanse, że my sami jakoś przetrwamy trudny czas. Łaskawa fortuna pozwoliła nam nawiązać nieoczekiwany kontakt z klientem, który sam nas znalazł poprzez pocztę pantoflową. Złożył naprawdę przyzwoite pierwsze zamówienie, z którym cackaliśmy się szczególnie zakładając, że satysfakcja właścicieli tej firmy przełoży się na kolejne kontakty. Wszystko układało się przyzwoicie, produkcja trwała już ponad dwa miesiące, zbliżał się czas ostatecznej kontroli i wysyłki do kraju. No i nagle ten śnieg. I w Polsce, i w Chinach, w prowincji Jiangsu. Śnieg w prowincji Jiangsu to zjawisko niezwykłe. Bywa ale co ileś tam lat. A jak spadnie, no to trochę, to sobie poleży dzień czy dwa i tyle go będzie. Wówczas zaś śniegu napadało w dziangsu, jak w Zakopanem w dobrym sezonie. Też po pas. Zaskakując wszystkich, a już zwłaszcza chińskich drogowców, którzy takiego śniegu w życiu nie widzieli i oprócz łopat nie mieli niczego, by zwały białego puchu usunąć z autostrad i dróg szybkiego ruchu. W prowincji Jiangsu nie ma też obyczaju wymiany opon z letnich na zimowe. Kiedy zaczęło solidniej padać, na wszystkich drogach potworzyły się korki, miały miejsce masowe stłuczki, bo nawet jadąc 20-30 km na godzinę, kierowcy tracili kontrolę nad pojazdami, a te zachowywały się wedle logiki praw Newtona taki karling na wielką skalę. Władze natychmiast zadecydowały o zamknięciu wszystkich tras szybkiego ruchu. Do akcji weszło wojsko, by ciężkim sprzętem usuwać śnieg, wyciągać ludzi z aut, usuwać te najbardziej uszkodzone. Lotnisko w Szanghaju poinformowało, że przez wzgląd na sytuację pogodową może zawiesić działanie, że samoloty lecące do tej metropolii mogą być przekierowywane do innych miast, głównie na południe. A ja miałem lecieć tam, właśnie do Szanghaju, żeby potem autem dotrzeć do prowincji Jiangsu, Kiszka i Klops. Oczywiście odezwał się gen nadwiślański, góralsko-kaszubski, który natychmiast kazał stawić mi czoła sytuacji. W zimę stulecia drałowałem od autobusu, który utknął w zaspie na ulicy Energetyków, do ciotki na końcu ulicy Pułkownika Dąbka i dałem radę, to co mi tam jakieś zamiecie na chińskiej ziemi. I to w takim miejscu. Gdzie śnieg może się utrzymać co najwyżej kilka dni. Zadzwoniłem do pani od biletów, ustaliłem datę wylotu i przylotu, by chwilę później otrzymać wiadomość od znajomego z Suzu. Przysłał mi kilka zdjęć fabryk, w których pod ciężarem śniegu pozałamywały się dachy. W wielu miejscach nad halami fabrycznymi rozkładano po prostu wielkie arkusze falistego tworzywa. By chroniły przed słońcem i ewentualnie deszczem, ale nikt tam głowy sobie nawet na sekundę nie zaprzątnął rozkminianiem, czy to tworzywo udźwignie półmetrową czapę śniegu. Nikt też pod tym kątem nie obliczał grubości elementów stalowych, z których spawano konstrukcję więźby dachowej. Władze miejscowe zareagowały natychmiast, ogłaszając stan klęski żywiołowej, wprowadzając zakaz pracy w fabrykach biurach i urzędach oraz ogłaszając dni wolne od nauki. Szachmat, jak to mawiają. W tych okolicznościach przyrody stało się jasne, że nie dotrę na miejsce akcji, a nawet jak dotrę, to miejsce akcji będzie nieczynne ze sprawą decyzji administracyjnej. Nie było problemu, by przesunąć całą tą akcję o kolejne dwa tygodnie, tylko że dwa tygodnie później ja miałem bardzo konkretne terminy, bardzo konkretnych zadań, które musiałem zrealizować sam. Taki wymóg klienta. Co robić? Co robić? Hmm. W sumie do tej pory szło wszystko jak trzeba. Robiliśmy kontrolę na początku i w środku produkcji. Zamówienie realizował dostawca, z którym znaliśmy się jak łyse konie od jakichś 15 lat. To co może pójść nie tak? Zadzwoniłem do właściciela fabryki, mojego kolegi chińskiego i pytam, jak tam sytuacja z tym śniegiem. No, kiepsko on mi mówi: śniegu tyle co w Alpach, tylko gór nie ma, ani górali. Usuwają ten śnieg, ale ponoć ma znów padać, więc wszyscy siedzą w domach, bo oprócz sklepów w zasadzie nic nie działa. No to ja na to. Czy w takim razie weźmiecie na siebie kontrolę jakości przed wysyłką samą? Nam w tych okolicznościach będzie bardzo trudno dotrzeć, a tu za chwilę chiński nowy rok i w ogóle tej dostawy nie wyślemy na czas. No to mój chiński kolega. Ależ oczywiście, nie ma sprawy, żadnego problemu, sprawdzimy wszystko, raport z inspekcji prześlemy migiem, o nic nie musisz się martwić. No i nie martwiłem się jakieś 6-7 tygodni do czasu, kiedy dostawa dotarła do magazynu klienta. Okazało się wtedy, że inaczej z chińskim kolegą rozumieliśmy pojęcie kontroli jakości. Okazało się, że co najmniej połowa dostarczonych produktów nie spełnia określonych w zamówieniu standardów. Klient zażądał upustu. W tej sytuacji przystaliśmy na to w zasadzie bez dyskusji. Po wizycie w magazynie klienta skontaktowałem się z moim chińskim, chińskim kolegą. Zapytałem, dlaczego mnie postawił w takiej sytuacji, naburczałem i powiedziałem, że musie, musimy udzielić upustu, albo nie tylko stracimy tego klienta, ale również wszystkich potencjalnych kolejnych. Z którymi byliśmy już w kontakcie. Chiński kolega się zmartwił bardzo. Wydawało się, że szczerze. On nie robił kontroli i robiły ją dziewczyny z biura, dobrze mi znane, takie przecież ogarnięte i zasadnicze, jeśli chodzi o wykonywanie swoich obowiązków. No, nie wiedział, co się stało. Pytam się, czy udzielamy w takim razie upustu? Potwierdził. Pytam, kiedy zrobisz zwrot kasy dla klienta? No, odpowiada, jak tylko bank rozliczy akredytywę. To wtedy się rozliczymy. I wszystko byłoby cudownie, gdyby nie drobny detal. Klient nie doczekał się tego zwrotu od mojego chińskiego kolegi. To ja musiałem ponieść koszt w całości. Kiedy tylko akredytywa została rozliczona, kiedy tylko mój chiński kolega miał pewność, że ja nie stanę na drodze pomiędzy nim a rozliczeniem bankowym, zmienił nieoczekiwanie dla mnie swój stosunek do całej sprawy. Dzwonię do gościa, zapytać się, kiedy dokona przelewu na rzecz klienta, a on mi na to jakiego przelewu? No, tego ustalonego odpowiadam. A on na to: hola, hola, myśmy towar sprawdzili, wszystko było ok. Pretensje są nieuzasadnione, chcecie ode mnie wyciągnąć pieniądze po prostu. Powiedzieć, że się zagotowałem, to jakby nic nie mówić. Przecież. Sprawdziliśmy w magazynie klienta, czy te pretensje są słuszne, czy są podstawy do reklamacji. Pomierzyliśmy, poważyliśmy, zrobiliśmy zdjęcia, o czym ty, człowieku, do mnie rozmawiasz. Wysłaliście towar o jakości poniżej oczekiwań, więc wart mniej niż ustaliliśmy w umowie. Oj, tam, oj, tam, on mi na to za bardzo jesteście skrupulatni. To nie są fuzje, z tego się nie strzela. Centymetr w tą czy w tamtą, dekagram w tą czy w tamtą. Tragedii nie ma. No i fakt, tragedii nie było. Nikt od tego nie umarł. Tylko my ponieśliśmy straty, klient nie był skory do dalszej współpracy, kontakty nawiązane poprze, poprzez niego straciły zainteresowanie współpracą z nami. W sumie nic się nie stało. Taki był efekt mojego przekonania, że ktoś może występować jako adwokat we własnej sprawie, a występując w tej roli będzie uczciwy i w porządku wobec mnie. Oj, naiwny, naiwny, naiwny jak dziecko we mgle, jak goliat na pchle, mól w odchłani wód, który liczy wciąż na cud. Z tamtej sytuacji wyciągnąłem jedną lekcję praktyczną, potwierdzającą przekonanie Feliksa Dzierżyńskiego, że ufać ludziom można wtedy, kiedy się ich kontroluje. On tak sobie wyobrażał stosunki społeczne w ogólności, ja zaś ograniczam się do relacji dotyczących pracy, współpracy. I powtarzam podczas swoich prelekcji i szkoleń: jeśli sami nie jesteśmy w stanie prowadzić prawidłowo procesu kontroli, jeśli jednocześnie nie stać nas na usługi firmy specjalizującej się w kontroli jakości produkcji produktu, to po prostu dajmy sobie spokój z importem, z produkcją zlecaną, bo brak kontroli zawsze kończy się tak samo problemami. Inny przypadek naiwności miałem okazję obserwować jakieś 10 lat temu. Zadzwonił do mnie pewien jegomość z pytaniem w kwestiach dotyczących importu z Chin. Oczywiście gratis, zakładając, że skoro ja się na czymś znam, to co mi szkodzi, by swoją wiedzą się podzielić z potrzebującym. Pan zarazem przedstawił się jako potentat na polskim rynku materiałów do zabezpieczania towarów na tzw. paletach. Potentat, ale finansowo nadwyrężony, podkreślił to wielokrotnie, żebym nawet nie pisnął, że konsultacje to jest taki rodzaj pracy, za którą powinno się płacić, bo sytuacja na rynku panie tragiczna. Wszystko drożeje, a ceny w branży zamiast rosnąć, to w dół. No i potentat umyślił sobie, że spróbuje sprowadzić jeden z rodzajów folii do owijania palet z Chin. Pan przetrzepał zasoby internetowe, wpadł na ślad interesującego dostawcy i już jest po, po korespondencji mailowej, a pytanie ma takie, czy to możliwe, że ta folia, co on chce ją kupić, to w Chinach może kosztować jednego dolara za kilogram, bo na tej Alibabie tak napisali, że jeden kilogram za jednego dolara sprzedają. Bardzo to fajna cena jest i taka uczciwa chińska, bo inni to dają panie ceny jakieś dziwne. Co to za różnica? 30, 40% w porównaniu z moimi kosztami. Nie zarobi się na tym, a na tej folii za dolara to co innego. Na tej da się obrócić pieniądze. Wie pan o co chodzi. Posłuchałem wywodu, a potem zapytałem jaka jest średnia cena rynkowa tej konkretnej folii. No, znacznie więcej niż 1 dolar za kilogram. A czy otrzymał pan próbki tej folii za dolara? E tam panie, co mi po tych próbkach? Tu mój znajomy mówił, że mu Chińczycy przysłali kiedyś próbki, fajne były, ale towar potem nie był fajny. A ktoś ten towar z Chin temu znajomemu kontrolował pod względem jakości? A nie wiem tego, nieważne to jest. Pan mi powie, czy to możliwe, że tą folię tam za dolara mają. A ja na to, że nie. Wie pan. Oferty Zalibaby docierają wszędzie tam, gdzie dociera internet. Zatem skoro Pan widzi jakąś ofertę, to mogą do niej dotrzeć setki milionów ludzi na całym świecie. I te setki milionów mogą odkryć, jak atrakcyjna jest taka oferta. Z kolei sprzedawca, który otrzymuje nagle tak wiele zapytań, a z jakiegoś powodu nie ma orientacji o sytuacji na rynku, natychmiast zacznie podnosić cenę i sprzedawać temu, kto da więcej. Reasumując, oferta ta... To prawdopodobnie oszustwo. Ale, panie, ja do nich pisałem maile, oni nawet do mnie dzwonili. Szczęście, syn był akurat w domu, to po angielsku rozmawiali. Porządni ludzie współpracują z dużymi firmami z Europy, znam je dobrze, czasem dla nich robimy. W czym zatem mogę pomóc? Zapytałem. No, ja to jeszcze przemyślę i zadzwonię do pana. I faktycznie zadzwonił. Po jakichś sześciu tygodniach. Panie, mówi. Co to się wyrabia? Kontener mi do gdyni przyszedł, odebrałem, przywieźli mi go na magazyn, panie, a tam w środku dwie palety z folią i nic więcej. Pusty kontener. Ja na policję już dzwoniłem, ale oni mi mówią, że tym się nie zajmą, bo to kontener z Chin, a nie z Polski. No to panie, co teraz? No, pomóż pan. A w czym konkretnie mam panu pomóc? No żeby mi oddali pieniądze, ci pańscy Chińczycy. Moi? No, tak mówię, bo pan się tym zajmuje nimi, tymi Chińczykami znaczy się. Ale ja panu mówiłem, że to jest szwindel, że to prawdopodobnie oszustwo. No, ale ja im zapłaciłem już prawie 100 tysięcy dolarów. No to tak nie mogę tego zostawić. Coś zrobić trzeba. Jak to 100 tysięcy? Do kontenera nie można ładować więcej niż 24 tony. To jak 100 tysięcy? A, bo pan wie, oni wysłali pierwszy kontener. Nawet mi kurierem wszystkie dokumenty przesłali. No i dwa, trzy dni później pisze do mnie ten Chińczyk i pyta, czy dokumenty doszły, czy wszystko w porządku. A na koniec pisze, że cena surowca idzie ostro w górę, że za dwa tygodnie cena będzie dwa razy taka, więc oni mi mogą odłożyć ze dwa kontenery, jeśli jestem zainteresowany. Tylko wtedy trzeba się szybko decydować, bo inni też zainteresowani są. No i? Zapytałem, choć odpowiedź już znałem. No i ja napisałem, że jestem zainteresowany. A oni na to, że ile kontenerów, a ja, że jak da radę, to trzy. A oni, że dobrze, ale muszę im wysłać 100% zaliczki za wszystkie, to mam wtedy zaklepany towar, nikt tego nie ruszy. I zapłacił pan? No tak. No to tych pieniędzy już pan nie zobaczy. Ale jak to? Przecież to oszustwo, kradzież, rozbój jest. To jak się zgłosi chińskim władzom, to oni już tam na pewno dopadną tych chłobuzów. Obawiam się, że tak to nie działa, odpowiedziałem. Może pan pomóc? zapytał po chwili. Mogę podjąć próbę, ale niczego nie obiecuję. Musi pan przekazać mi kopię wszystkich dokumentów związanych z tą całą sprawą, z korespondencją oczywiście. Pokryć koszty związane z podróżą do Chin. Mój dzień pracy kosztuje tyle i tyle, a jeśli się uda jakąś kwotę odzyskać, to moją premię będzie ustalony procent od odzyskanej sumy. A... Nie może pan rozpytać wśród znajomych, tak? No, tam w tych Chinach. Akurat może ktoś tam w pobliżu mieszka czy pracuje? Oczywiście nic w tej sprawie już się nie wydarzyło. Potentant od folii uwierzył, że skoro jest przekonany o swoim niezwykłym zmyśle robienia interesów, to wszystko, czego się dotknie, zamieni się jak u króla Midasa w szczere złoto. Uwierzył też, że interesy robione online z ludźmi z Chin. Czy innego państwa na świecie prowadzone są zgodnie z regułami obowiązującymi w jego małym wszechświecie producentów wszystkiego, co potrzebne do zabezpieczenia towarów na paletach. Oj, naiwny, 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 jak dziecko we mgle, jak goliat na pchle, mól w otchłani wód, który liczy wciąż na cud. Widziałem wiele różnych przejawów naiwności ujawniających się we współpracy z firmami polskimi i chińskimi. Chińczycy nie są wolni od tego grzechu. Ostatnio mogę obserwować przejaw naiwności w skali makro, że tak to ujmę. Otóż ktoś, jakiś gremium, wpadło na naiwny pomysł, że za pomocą regulacji i barier, barier formalnych, uda się zdusić rozwój produkcji przemysłowej w Chinach, a zarazem zrewitalizować produkcję przemysłową w Europie, w Polsce. Pomysł nie jest nowy. Bariery celne na towary importowane wprowadzono na przykład w latach 60. XX wieku w Korei Południowej. Tam właśnie pojawiła się myśl, że jedynym, choć niełatwym sposobem zbudowania własnej Bazy przemysłowej, wytwórczej, będzie odcięcie się od towarów importowanych i skłonienie koreańskiego biznesu do szukania oparcia we własnych potencjałach, we własnych zasobach. Po 30 latach okazało się, że pomysł był ze wszechmiar słuszny. Po 50 latach Korea Południowa znajduje się w pierwszej dziesiątce największych potęg przemysłowych świata. Tylko, że ograniczeniu importu Towarzyszyła determinacja w tworzeniu zaplecza dla własnego przemysłu. Surowce, ich przetwarzanie, energetyka, huty, stalownie, tworzenie nowego formatu biznesowego czyli czeboli, i po 50 latach, Korea jest gdzie jest. Europa tymczasem znajduje się w zupełnie innej sytuacji. Przez wzgląd na rosnące koszty, w tym w dużej mierze generowane przez te regulacje, produkcja przemysłowa na starym kontynencie przestaje być jakkolwiek konkurencyjna wobec oferty chińskiej, wietnamskiej, koreańskiej, japońskiej. Produkcja stali w Europie jest niekonkurencyjna. Głównym czynnikiem kosztotwórczym w przypadku stali jest energia elektryczna. Koszt tej energii w Europie jest niemal trzykrotnie wyższy niż w Chinach jest wyższy niż w Turcji, niż w państwach Bliskiego Wschodu, w państwach afrykańskich. Baza produkcyjna stali w Europie kurczy się sukcesywnie od lat, dlatego też import stali jest potrzebny europejskiemu przemysłowi, jak tlen. Jakie rozwiązanie tego problemu wymyślono w Europie? Mechanizm CBAM, czyli Carbon Border Adjustment Mechanism, czyli unijny mechanizm dotyczący importu do Unii. Europejskiej towarów głównie energochłonnych, jak cement, stal czy nawozy sztuczne. Celem tego mechanizmu jest wycena emisji gazów cieplarnianych wyemitowanych przy produkcji tych towarów w krajach trzecich. Od 1 października 2023 roku do 31 grudnia 2025 roku trwa okres przejściowy mechanizmu CBAM. W okresie przejściowym na importerach i pośrednich przedstawicielach celnych dokonujących przywozu na obszar celny UE towarów objętych CBAM ciąży obowiązek złożenia sprawozdania CBAM. Sprawozdanie CBAM składa się przez dedykowany rejestr, Rejestr przejściowy CBAM. Okres docelowy mechanizmu CBAM rozpocznie się od 1 stycznia 2026 roku. W okresie docelowym importer, który chce wprowadzić do Unii Europejskiej towary objęte mechanizmem lub pośrednik celny takiego importera, będzie musiał uzyskać status upoważnionego zgłaszającego CBAM. Upoważnieni zgłaszający CBAM Będą mieli obowiązek co roku deklarować ilość towarów przywiezionych do Unii w poprzednim roku oraz związane z nimi emisje wbudowane, emisje gazów cieplarnianych, a następnie rozliczać wyżej wymienione, wy, wyżej wymienione emisje odpowiednią liczbą dedykowanych jednostek emisji certyfikatów CBAM. Certyfikaty CBAM. Upoważnieni zgłaszający CBAM będą musieli wcześniej zakupić i posiadać na swoim rachunku w rejestrze CBAM. Cena certyfikatów obliczana będzie w oparciu o średnią tygodniową cenę aukcyjną uprawnień do emisji w EU ETS wyrażoną w euro, a jeden certyfikat będzie umożliwiał rozliczenie jednej tony wyemitowanego dwutlenku węgla. Proste? Proste. Wycofujemy się z produkcji energochłonnych, bo mamy w Europie wysokie koszty energii. Musimy importować towary będące efektem takiej produkcji, bo mamy ich deficyt. I zamiast szukać rozwiązań u źródła, czyli skoncentrować się na energetyce w skali całej Europy, padamy na pomysł, by na ceny towarów importowanych, koniecznych dla naszej produkcji, która i tak już jest droga, będziemy nakładać dodatkowe poza cłami opłaty. Przy czym w ogóle nie bierzemy pod uwagę tego, że poza Europą już powstają zakłady produkujące stal czy nawozy zasilane czystą energią, a w procesach produkcyjnych węgiel w tych zakładach zastępowany jest na przykład zielonym wodorem. Że powstają środki transportu napędzane gazem ziemnym, wodorem, a nawet energią jądrową. Co więcej, importowanie CBAM rodzi sporo niepokoju, bo oczywiście nikt do końca nie wie, jak prawidłowo należy raportować, jak uzyskiwać właściwe dane od producentów z innych państw, innych kontynentów, jak je weryfikować. Do końca drugiego kwartału bieżącego roku, importerzy przy raportowaniu CBAM mogą stosować wartości domyślne emisji dla HS code, która to emisja pośrednia i bezpośrednia została wskazana. Przez Komisję Europejską. Ale od 1 lipca bieżącego roku importerzy w swoich raportach mają wskazywać emisję pośrednią i bezpośrednią zgodnie ze stanem faktycznym danej instalacji produkcyjnej u producenta. Czy taki zabieg ożywi europejską branżę stalową, na przykład? Ożywić może tańsza, znacząco tańsza energia. Dopłaty do importowanej stali po prostu spowodują wzrost cen produktów ze stali. To nie zwiększy potencjału produkcyjnego w Europie, nie zwiększy konkurencyjności Europy. A te dwa aspekty, wydaje mi się, umknęły chyba twórcom wyrafinowanie skomplikowanych przepisów. Wiecie Państwo, że stal w Polsce nie jest surowcem strategicznym? Ja się właśnie o tym dowiedziałem. To trochę dziwne, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności towarzyszące, ale pewnie się czepiam. Oj, naiwny, 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 dziecko w kwiecie lat, choć w intencjach, to w zasadzie pozytywny. Naiwność ma różne oblicza, ma różną skalę. Mam wrażenie, że ostatnio ma się bardzo dobrze, a to dzięki wytężonej pracy mediów, w tym zwłaszcza tych społecznościowych. Ale o tym może przy kolejnej okazji. Jaki grzech będzie bohaterem kolejnej części tego cyklu? Jeszcze nie wiem. Wyszliśmy przecież już poza kanon, trzeba kombinować samodzielnie, a skoro tak, to poświęcę kombinowaniu okres letniej kanikuły. W przerwach pomiędzy licznymi zajęciami, bo tak się złożyło, że w tym roku postanowiłem stanąć w opozycji do powszechnego obyczaju. I działać intensywnie, ewentualne odpoczywanie odkładając na później. Trafiło w moje ręce kilka tekstów niezwykle ciekawych, naładowanych ogromem informacji. Muszę zamienić je w podcast w jego pierwotnej wersji, czyli przede wszystkim tej wersji do słuchania bez konieczności oglądania. No i będziemy nagrywać audiobook. Odwiedzę też kilka miast, by spotkać się z ciekawymi ludźmi. Mam też już jedno zaproszenie do polskiej dużej fabryki. Porozmawiamy tam o łańcuchach dostaw, a to tylko wierzchołek góry, która zdaje się rosnąć każdego dnia. I dobrze, bo ja lubię się wspinać, choć na no to nie wyglądam. Tymczasem kłaniam się Państwu, życzę wszystkiego co najlepsze i do usłyszenia niebawem.